I tak jest, dzień dobry. To jest bardzo e, po tym, jak Paulina mówiła, że w, bardzo sympatyczny mail: wsparcie małpa, coś. Teraz będzie o wojownikach. E, I czekamy, co to, nie daj się złapać na fake news, a już ten temat się dzisiaj pojawiał. E, I proszę, oddaję Ci głos. E Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i czuję się naprawdę wyróżniony, będąc zaproszonym do udziału w tej konferencji, zwłaszcza po prezentacji dotyczącej klimatu. To jestem przy okazji jeszcze członkiem zarządu Stowarzyszenia Miasto jest nasze, więc to temat dla mnie ważny, ale ten wikipedyjny też jest ważny, bo jestem początkującym wikipedystą, także bardzo miło mi wszystkich powitać, ale dzisiaj o fake newsach i dezinformacji, bo tym się zajmuję na co dzień analizą debankowaniem innymi rzeczami. Wojownicy klawiatury to jest projekt, który Powstał właśnie z inicjatywy tych dwóch fundacji, o których wspomnieliśmy, czyli Fundacji Szumana Schum i Geremka, które uznały, że, że trzeba coś z tym zrobić, bo jesteśmy nasączani propagandą w sieci. I pokażę może, czym się zajmujemy. To znaczy, Zajmujemy się po prostu działalnością fact-checkingową, czyli sprawdzamy fejki, analizujemy internet, monitorujemy go i staramy się pokazywać gdzie są kłamstwa, gdzie leżą manipulacje i jak dużo tego jest. Prowadzimy warsztaty i szkolenia. Zwykle nieco dłuższe, niż dzisiaj, że wystąpienie, dlatego dzisiaj będzie tylko bardzo krótko i tak przekrojowo, ale, ale mam nadzieję, że wyciągną Państwo coś z tego fajnego i, i będzie potencjał na, na dalszą współpracę być może. Piszemy raporty i analizy. Chociażby o wizerunku Unii Europejskiej na początku pandemii COVID-19, była bardzo duża narracja antyunijna. I oczywiście zmieniamy świat, ponieważ wychodzimy z tego założenia i jest to nasze doświadczenie, że po tych warsztatach i szkoleniach, które robimy, dla nauczycieli, dla uczniów, dla seniorów, dla tak naprawdę każdej grupy wiekowej, bo każdy jest narażony na Dezinformacje. Później te osoby, które, które już mają tę wiedzę, przekazują ją dalej i po prostu są w stanie zarażać kolejne osoby tą wiedzą. Więc mamy nadzieję, że to przyczyni się do, prostu do zmiany społecznej, uwrażliwi i na temat dezinformacji. Walczymy dlatego, że E, właśnie temat e, fake newsów no, jest e, poprzez rozkwit mediów społecznościowych jest szalenie, niebezpieczny. niebezpieczny. E, przeprowadziliśmy badanie. E, z Fundacją e, Batorego e, na temat na temat fake newsów e, i na temat narracji wobec Unii Europejskiej, ponieważ Fundacji Szumana i Fundacji Geremka ten temat był niezwykle bliski po prostu postanowiliśmy przeanalizować komentarze pod, pod newsami dotyczącymi Unii Europejskiej niezależnie od tego czy jaka to była treść dotycząca Unii Europejskiej czy pozytywna czy negatywna. Czy to, była, czy to był tekst tylko informacyjny. Większość komentarzy znaczna większość to były, to, były, to były komentarze negatywne. Dlatego trzeba było coś z tym zrobić zakazać rękawy i wziąć się do roboty. No i jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. No i jak zaczęliśmy za, z walczyć z tym tematem i, i zabierać się za, za przymiarki do tego, no to oczywiście nie będzie pewnie żadnym zaskoczeniem, że odkryliśmy, że dezinformują tak naprawdę i wpuszczają. Fake w internet prawie wszyscy. To znaczy, to nie jest tak, że jakaś jedna strona, na przykład konfliktu politycznego, albo konfliktu społecznego, albo jakiego, w ogóle, ogóle jakiekolwiek, e, tylko jedna strona posługuje się tym narzędziem. Tak naprawdę fake newsami i dezinformacją posługuje się e, prawie każdy. To znaczy, świadomie bądź nieświadomie. Czasami po prostu jako. Osoba, która podaje dalej coś. Przypominam, że na początku lockdownu był taki popularny SMS, że Warszawy mają zamykać i krążył między, między mieszkańcami taki, taki SMS podawany właściwie od jednej do drugiej osoby, żeby nie będzie można opuszczać Warszawy. I, i osoby, które podawały dalej tego SMS-a, SMSa no fajka nie tworzyły, tylko podawały go dalej, ale przez to stawały się takim rozsiewnikiem. W związku z tym. Tak naprawdę e, temat jest na tyle złożony i problematyczny, no, że trzeba do tego podejść jakoś systemowo, zacząć go analizować e, i, e, i zwracać na niego uwagę. E, no ale z drugiej strony, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie e, powiedzenie, że wszystkie strony polityczne manipulują e, i to załatwia sprawę. No, bo jest jeszcze Putin i, i Rosja. Federacja Rosyjska ma specjalny urząd, jednostkę, która zajmuje się dezinformowaniem i wprowadzaniem w błąd, tworzeniem fałszywek. Nie jest to może rzecz, która jest jakoś specjalnie szokująca, przynajmniej dla osób, które, które zajmują się tym tematem. Tak czy inaczej. Po prostu w Federacji Rosyjskiej są takie biura, w których pracują studenci, osoby różnych zawodów i działają według takiego szyfru Moskwy, który tutaj przygotowałem. Ten szyfr polega na tym, że trzeba napisać dziennie 120 komentarzy, przynajmniej. Zmiany są 11 godzinne. Zarabia się w tej pracy 40 tysięcy rubli, czyli 2000 złotych, i nie jest to wypłata mała, biorąc pod uwagę średnie pensje w Rosji. Oczywiście poza zadaniami pisania tych komentarzy w tych, tych internetowych troli, jest jeszcze prowadzenie tych kont, uwiarygadnianie się, sprawienie, żeby właśnie te manipulacje nie były oczywiste i nie były takie, powiedziałbym, siermiężne, tylko żeby wyglądały jak przeciętne przeciętny internauta i, 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 i żeby, żeby te wszystkie rzeczy, które, które podejmuje Federacja Rosyjska w internecie, były jak najbardziej skuteczne. Ale to nie jest tak z drugiej strony, że tylko i wyłącznie Rosja manipuluje i kłamie w internecie. Bo przecież mieliśmy jeszcze głośny reportaż Niesłika na temat farmy troli Zmysłowic. Gdzie jeszcze było to dotowane z budżetu państwa, były powiązania z Bartłomiejem Misiewiczem. Nie będę wchodził w wątek polityczny, ale, ale, ale faktycznie dostawała ta, ta firma dostawała od państwa pieniądze ponieważ zatrudniała tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne do właśnie tworzenia fejkowych kont, pisania głupot w sieci, oszukiwania i manipulowania. Zresztą to nie jedyna farma troli, która w Polsce funkcjonowała i fun bo przecież była też farma troli, która Mieściła się w Warszawie. Był to, była to grupa Iberion, te wydawca takiego portalu Pikio.pl, Newsweb.pl i sieci innych stron internetowych, między innymi plotkarskich, gdzie manipulowano. Wyglądało to w ten sposób, że w takim domku jednorodzinnym siedziało kilkanaście osób z laptopami. Udało się to nagrać, nagrać superwizjerowi, jak to powstawało. Jeżeli. Jarosław Kaczyński mówił o tym, że uchodźcy roznoszą jakieś choroby, albo na przykład znaleziono, albo powoływano się na, na tego rodzaju odpowiedzi, no i takie osoby podkręcały. Więc cała tutaj damy zdjęcie kleszcza, powiększmy go i powiedzmy, że to jakiś specjalny afrykański kleszcz, który jest przy, 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 przywleczony przez uchodźców. Oczywiście z rzeczywistością nie miało to nic wspólnego, no ale dobrze się klikało, ludzie na tym zarabiali, więc robili to, była to działalność stricte finansowa, Ale to też nie jest tak, że te farmy troli są potrzebne, takie zorganizowane. Czasami, czasami po prostu, właśnie no, ludzie manipulują albo robią to nieświadomie. To jak, co myślał. Cejrowski, pominę, bo nie, nie jestem w stanie odgadnąć, czy naprawdę w to wierzył, czy, czy świadomie manipulował, ale nie. W Izrael zabudowanie masztu 5G nie grozi i kara 15 lat więzienia. Ten obrazek z kolei pokazywał na swoim Twitterze Cezary Gmyz, korespondent z telewizji polskiej w Berlinie, jako zdjęcie uchodźcy kontra policjanta w Niemczech. Jest to zdjęcie z serialu na Netflixie. Tutaj wydarzenie, które faktycznie miało miejsce, to znaczy protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości, i informowały o tym różne media, tutaj Gazeta Wyborcza. Tutaj, polsat news. Jak się przyjrzeć, to ten polsat news pokazywał fragment Twittera, zrzut ekranu z Twittera, gdzie użytkownik pokazał tłum, który na tym proteście był. Jeżeli ktoś szybko nie, nie zwróci uwagi, co jest na tym zdjęciu, tylko po prostu będzie oglądał telewizję, to nie zwróci uwagi na to, że tak naprawdę to nie są zdjęcia z protestów w sprawie wolnych sądów, tylko tak naprawdę protesty z Korei. Więc to też nie jest tak, że jeżeli tylko korzystamy ze starych mediów, to jesteśmy bezpieczni, dziennikarze też niestety dają się łapać na dezinformację. Co do działań partii politycznych, to jeszcze pozwolę sobie na szybko pokazać stronę 100AferPis, którą opublikowała Platforma Obywatelska, co prawda nie ma tam żadnej informacji, że to oni, ale to oni. I jedną z tych afer, znowu się trzymam, afera imigracyjna, gdzie jest napisane, że... Rząd PiS sprowadził 17 tysięcy muzułmanów, tylko że jest to bardzo zgrabnie ujęte, ponieważ jest taki słowo wytrych, jak informują media. Dalej pojawia się według mediów. I podaje się źródła. Pierwsze to jest Okopres, który ja uznaję za dosyć wiarygodne źródło informacji, ale dalej jest portal prawy.pl, który mieści się na ma siedzibę na Muranowie w centrum ginekologii, imienia Świętego Jana Pawła II, gdzie doktor <grydy> Hadzan u, 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 ma swoją prywatną praktykę i niestety jest znany z tworzenia fejków. czyli dajemy jedno źródło wiarygodne, w którym nic nie ma o tym, o czym napisaliśmy na górze, a później dajemy prawy pel, który wrzuca fejka. To jeszcze taka ciekawostka, nie są zbierane informacje na, tem na temat Wiary osób, które przybywają do Polski, w związku z tym nie możemy stwierdzić, że nie wiem, przyjmujemy 17 tysięcy muzułmanów, tylko na przykład nie wiem ileś osób z kraju muzułmańskiego, ale to wcale nie muszą być muzułmanie. Przechodząc dalej i już streszczając się, bo widzę, że czas mnie goni. Tutaj przykład pana Miłosza Malasterskiego, który z kolei jest znanym i regularnym komentatorem TVP w wiadomościach, ale również w Polskim Radiu. Pan jest podpisywany jako redaktor naczelny agencji informacyjnej i agencja informacyjna kojarzy się raczej z Polską Agencją Prasową albo z Jarem, czyli Agencją Radiową, albo z czymś co jest bardzo poważne, ale to tak naprawdę blog, który każdy może założyć równie dobrze po tej konferencji, do czego nie zachęcam, ale można założyć stronę rzecznikprawpokrzywdzonych.pl praw pokrzywdzonych.pl i tak kazać się tytułować, ale nie będzie miało to żadnej mocy poza tym, że będzie się miało taką stronę po prostu internetową. Nie będę się może już pastwił szczególnie nad tym, że Agencja Informacyjna ma 54 obserwujących na Twitterze, no ale to. Zdecydowanie pomita milczeniem jakość tego, tego portalu. Dlatego kończąc moją prezentację, chciałbym.